Cześć, witajcie. Dzisiaj opowiem Wam o nowym panelu GVS, czyli panelu Smart Touch S7. Zapraszam. Zobaczmy na początek, co kryje w sobie to pudełko. Mamy tutaj 7-calowy panel dotykowy o bardzo minimalistycznym, wręcz surowym designie. Wymiary tego panelu to 180 mm na 86 mm, a jego grubość to zaledwie 11,8 mm, dzięki czemu bardzo płasko i zgrabnie przylega do ściany. Panel posiada wbudowane czujniki temperatury i wilgotności, a także czujnik zbliżeniowy, który może pełnić rolę pierwszego włącznika. Wystarczy tylko pomachać dłonią przed ekranem. Wyposażony jest także w czujnik jasności, który automatycznie dostosowuje podświetlenie ekranu do warunków panujących w pomieszczeniu. Z tyłu panelu mamy kostkę magistralną Kenix oraz kostkę zasilania pomocniczego. I właściwie jest to wszystko, co potrzebne, żeby panel S7 działał. Ale dzięki łączu LAN oraz Wi-Fi mamy możliwość korzystania z dodatkowych funkcji, takich jak wideodomofon, intercom oraz monitoring kamer. Panel wyposażony jest w dwa mikrofony oraz dwa głośniki, które zapewniają wysoką jakość połączenia, kiedy korzystamy na przykład z interkomu albo wideodomofonu. Na spodzie ekranu zlokalizowane jest wejście USB-C, które możemy wykorzystać, aby spersonalizować nasz panel, na przykład wgrywając własne grafiki, które wykorzystamy jako tapetę albo wygaszacz ekranu. Mamy także tutaj przycisk i diodę LED informującą o statusie programowania Kenix oraz przycisk szybkiego restartowania urządzenia. Panel S7 montowany jest w standardowej puszce elektrycznej. W skład zestawu wchodzi płytka montażowa, zabezpieczona dodatkowo magnesami, dzięki czemu panel zawsze pewnie będzie wisiał na ścianie, oraz oczywiście śruby montażowe i instrukcja instalacji. Aluminiowa ramka z prawej strony ekranu kryje w sobie port pozwalający na podłączenie dodatkowych urządzeń, rozszerzeń panelu S7, takich jak moduł 4 fizycznych przycisków albo moduł pokrętła. Pozwalają one na szybki dostęp do ulubionych i najczęściej wybieranych przez nas funkcji, dzięki czemu korzystanie z panelu S7 jest jeszcze bardziej łatwe i wygodne. O dodatkowych funkcjach opowiem w kolejnym filmie. W kolejnym filmie opowiem także o programowaniu panelu S7 w aplikacji ETS. Zapraszam!